Ostatnio wrzuciłem film z kadry U17 reprezentacji Polski, sprawdzając, czy ta zakwalifikuje się do Ekstraklasy. Zrobiliście naprawdę super liczby pod tym filmem, jednakże uznałem, że zrobię coś podobnego z kadrą U21, czyli najlepsze, największe polskie talenty na ten moment dostępne w grze umieściłem w jednym zespole i zobaczymy, jak szybko uda się awansować do Ekstraklasy, a być może nawet wygrać Mistrzostwo Polski. A mówię to dlatego, że na ten moment ten skład jest oceniony na 2,5 gwiazdki, porównując do reszty zespołów z pierwszej ligi. A nawet jak tutaj zerkniemy na Ekstraklasę, no to aktualnie ten zespół jest naprawdę, naprawdę silny. No i w porównaniu do poprzedniego odcinka dałem wszystkim zawodnikom plan treningowy oraz postanowiłem się spocić i robię treningi, aby rozwój był jak najlepszy. Więc możesz zostawić łapę w górę za te poświęcenia, drogi widzu. Pierwszy sezon dobiegł końca i jak na możliwości, patrząc na skład Polski U21, czwarte miejsce i brak bezpośredniego awansu jest dla mnie dosyć niemałym zaskoczeniem. W pierwszym meczu udało się wygrać z Puszczą Niepołomice 2-1, w finale zmierzymy się z Termaliką, którą udało się pokonać wynikiem 2-1 i rzutem na taśmę po naprawdę ciężkim sezonie udało się awansować do Ekstraklasy. Najlepszym strzelcem pierwszej ligi okazał się Bartosz Białek z 19 bramkami na koncie. Dołożył jeszcze 3 Pucharze Polski, co łącznie nam daje 22. No i jestem dziwny troszeczkę tym statystyką. Kamiński 9-5 to wygląda całkiem nieźle, ale taki na przykład Nikola Zalewski, który jak widzimy, że rozwinął się aż o 5 punktów overalla i ma 80 oceny ogólnej, strzelił tylko 3 bramki i asystował 3 razy. Pierwszy sezon Ekstraklasie, do której tak ciężko było się naszej drużynie dostać, prawie udało się wygrać całą ligę. Punkcika zabrakło, w zasadzie mieliśmy tyle samo punktów co Lech Poznań, ale bilans bramkowy Kolejorz miał lepszy, także no to oni zgarniają tytuł mistrzowski. A Bartosz Białek po raz kolejny królem strzelców. A barierę 10 bramek przekroczył jeszcze Nikola Zalewski, 83 overalla, prawie double-double, jednej asysty zabrakło, Kozłowski też blisko 10 bramek. Trzeci sezon niestety gorszy niż ten drugi, Legia Warszawa i Lech Poznań wyprzedzają Polskę U21 i Kolejorz drugi raz z rzędu mistrzem Polski. Trzeci sezon z rzędu, Białek znajduje się w top 5 najlepszych strzelców, ale niestety tym razem nie został królem strzelców. Być może tej jego genialnej dyspozycji z poprzedniego sezonu zabrakło do tego, aby wygrać Mistrzostwo Polski. Ale na usłodę mamy świetny wynik w Lidze Konferencji, gdzie udało się wyjść z pierwszego miejsca. Ale niestety w 1/8 trafiliśmy źle, no bo na Walencję i w 2 meczu padł wysoki hokejowy wynik 4-7. I mamy pierwszą taką sytuację, gdzie najlepszym strzelcem w całym sezonie nie był Bartosz Białek, a Nikola Zalewski, 82 overalla. Białek prawie 80 oceny ogólnej, 20 goli, po 16 bramek i 16 asyst zdobył Jakub Kamiński. Barierę 10 bramek przekroczył jeszcze Łukasz Łakomy, a barierę 10 asyst jeszcze Michał Karbownik, 75 overalla. No to jest po prostu nieprawdopodobne, czwarty sezon i drugi raz wydarzyła się taka sytuacja, gdzie Polska U21 miała tyle samo punktów co mistrz Polski, ale no w zasadzie nie wiem, co tutaj poszło nie tak, bo więcej goli strzeliliśmy, lepszy bilans bramkowy, być może w meczach bezpośrednich z Rakowem ulegliśmy, albo po prostu nie wygraliśmy, czy cokolwiek, no ale no niesamowity pech. O proszę, mamy 2 zawodników w top 5 najlepszych strzelców i nie ma tu Bartosza Białka, Zalewski 20 bramek, król strzelców oraz Kamiński 17 goli. No przed ostatnim sezonem Zalewski overall 88, jakim cudem oni nie wygrywają tego mistrzostwa. Jakub Kamiński 84, Bartosz Białek 81 i długo, długo nic, jeżeli chodzi o najlepszych strzelców. Być może no, zbyt duża dysproporcja tej trójki względem reszty zespołu decyduje o tym, że no nie wygląda, nie mamy po prostu tych wyników, chociaż Kacper Kozłowski też wysoki overall 77. Tak jest, w końcu piąty, ostatni sezon, udało się wygrać Mistrzostwo Polski i jest to naprawdę, naprawdę dużą przewagą nad drugim Lechem Poznań, to jest 14 punktów, 15 nad trzecią Legią Warszawa, co ciekawe, Lechia Gdańsk na czwartym miejscu,
To jest trochę dosyć ciekawe, patrząc z perspektywy rzeczywistości. Mistrz Polski Raków na miejscu 9, no ciekawe. Znowu mamy dwóch przedstawicieli naszego klubu w top 5 najlepszych strzelców. Białek 21 bramek, Zalewski 20, no ale niestety korona króla strzelców powędrowała do gracza kolejorza, do Lagi. A niestety nasz zespół nie trafił do europejskich pucharów, ponieważ w meczu przegrał z Zurychem 3-1. Białek 21 bramek, Zalewski, który dobija do 90 overalla 20, Kamiński prawie double-double, 10 bramek, 9 asyst i jeszcze 10 asyst zaliczył Kacper Urbański, no w końcu przebija się do pierwszego składu. A wiecie co, skoro nasz zespół będzie walczyć o Ligę Mistrzów, no to pokażę wam jeszcze następny sezon. No i można powiedzieć, że maszyna ruszyła pod koniec odcinka, drugie Mistrzostwa Polski wygrane z rzędu, co prawda nie z taką przewagą jak sezon temu, ale liczy się fakt. W szóstym sezonie mamy w zasadzie bliźniaczą sytuację do tego z poprzedniego sezonu. Mamy dwóch zawodników Polski U21, Jakub Kamiński, Bartosz Białek, i żaden z nich nie wygrał, bo jedną bramką prześcignął ich zawodnik kolejorza, czyli Laga. W ogóle ten Janis Laga jest mocny, on ma 81 overalla. W ciągu tych 6 sezonów udało się wbić do Ligi Mistrzów, no ale niestety nasz zespół nie zawojował tych rozgrywek. Ostatnie miejsce, żadnego zwycięstwa, tylko 3 remisy. Najlepszym strzelcem Jakub Kamiński, 86 overalla, 26 bramek, bramkę mniej. Bartosz Białek, 84, double-double zaliczył Nikola Zalewski, który ma już 90 overalla. No i długo, długo nic, można tak powiedzieć. Tak prezentuje się podstawowa, wyjściowa jedenastka. No widać tutaj dysproporcje. Mamy Białka, mamy Kamińskiego, mamy Zalewskiego, 90 overalla, Kozłowski prawie udało mu się wbić 80, jeszcze mamy Karbownika 78, a tak poza tym naprawdę dużo zawodników, w zasadzie większość, co ma 60 overalla. No mamy tu Majszaka 71, Kałuzińskiego również, ale no jest naprawdę duża dysproporcja. Zostaw lajka i suba, bo być może jutro kolejny film.